Energia geotermalna, pozyskiwana zarówno z głębszych, jak i płytszych warstw ziemi, zyskuje coraz większą popularność. Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłów i szkodliwych gazów, przeciwdziałając tym samym negatywnym skutkom zmian klimatu oraz zanieczyszczeniu powietrza. Zasoby ciepła bądź chłodu, które możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej, nazywamy geotermią niskotemperaturową. Państwowy Instytut Geologiczny aktywnie wspiera rozwój tej technologii. Geotermia niskotemperaturowa jest dostępna wszędzie i może być z powodzeniem wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia zarówno domów jednorodzinnych, jak i dużych obiektów publicznych i przemysłowych. Przykładem najlepiej obrazującym zastosowania tej technologii jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku koło Warszawy. Myślenie o Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od właściwie początku jego projektowania zawsze zakładało, że to będzie muzeum korzystające z zielonej energii. 2/3 jego bryły znajduje się pod ziemią. Ziemia daje taką otulinę termiczną, a dysponując 4-hektarowym terenem mogliśmy rozmieścić sondy do pomp ciepła. Pompy ciepła są wykorzystywane albo do ogrzewania powietrza, albo do jego chłodzenia, albo też do ogrzewania wody ciepłej. Na terenie parków Muzeum Józefa Piłsudskiego wykonano ponad 110 odwiertów, każdy o głębokości 100 metrów. Dzięki temu pozyskano z gruntu ponad 500 kW mocy grzewczej oraz ponad 600 kW mocy chłodniczej. Jednym z największych wyzwań, które tutaj mieliśmy, to ustalenie profilu zapotrzebowania na energię, ponieważ jest to budynek muzealny, nietypowy. Jeżeli nikogo w nim nie ma, to jego potrzeby chłodnicze są niewielkie, jeżeli wejdzie 1000 osób zwiedzających, wtedy potrzeby są dosyć duże. W okresie zimowym odbieramy energię z gruntu, która jest transportowana dzięki pompom ciepła na wyższy poziom temperaturowy do ogrzewania budynku. Gdy zakończymy okres grzewczy, przechodzimy w okres chłodniczy. Wykorzystujemy chłodzenie pasywne, niektórzy mówią o tym free cooling. Drugie jest to tak zwane aktywne, często w żargonie projektantów nazywane active coolingiem. Dzięki zastosowaniu technologii gruntowych pomp ciepła ponad 3/4 energii cieplnej można pozyskać bezpłatnie z otoczenia, podłoża gruntowo-skalnego. W celu zoptymalizowania wydajności i kosztów wykonania instalacji geotermalnej, projektanci wykorzystują dostępne rozpoznanie warunków geologicznych w podłożu projektowanych inwestycji. We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym wykonujemy testy reakcji termicznej, które pozwalają nam określić, czy początkowe założenia są zgodne z rzeczywistością. Dzięki geotermii w muzealnym obiekcie udało się zredukować koszty eksploatacyjne. Emisję CO2 zredukowano o około 90%. Prowadzimy prace związane z przygotowywaniem map potencjału geotermii niskotemperaturowej. I mapy, które sporządzamy, są to mapy służące do przeprowadzenia prognozy ilości energii cieplnej bądź chłodu, którą możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej. To są to zasoby tak zwanej geotermii niskotemperaturowej. W Polsce temperatury do głębokości 100-200 metrów w skali roku średnio wynoszą od 10 do 12 stopni Celsjusza. Jest to temperatura, która w zależności od pory roku w naszym klimacie umiarkowanym jest zarówno magazynem chłodu, jak i ciepła. Dzięki opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny mapom potencjału geotermii niskotemperaturowej możemy szybko określić przewidywaną wydajność systemu geotermalnego. Wykorzystanie tych map wspomaga proces wstępnego planowania instalacji gruntowych pomp ciepła. Konstrukcja odwiertów będących gruntowymi wymiennikami ciepła powinna zawsze uwzględniać budowę geologiczną. Identycznie zaprojektowany system, zlokalizowany na terenach charakteryzujących się odmiennym układem warstw geologicznych, będzie pracował z różną wydajnością. Brak lub słabe rozpoznanie budowy geologicznej będzie skutkowało niewystarczającą mocą cieplną instalacji lub zbyt wysokimi kosztami jej wykonania. Do wykonania map potencjału geotermii niskotemperaturowej konieczna jest znajomość właściwości termicznych gruntów i skał. Do tego służą nam cylindry, w których ubijamy grunt warstwa po warstwie. Aby przebadać tą próbkę pod względem właściwości termicznych, używamy dedykowanej do tego igły, którą aplikujemy do próbki. To urządzenie wysyła ciepło poprzez igłę, która jest jednocześnie emiterem tego ciepła i czujnikiem. Rejestruje zmiany temperatury, na tej podstawie określa właściwości termiczne gruntu.
Do wyznaczania przewodności cieplnej skał twardych stosujemy innego typu czujnik, tak zwany dysk termiczny. Pierwszy wykres pokazuje nam przewodność termiczną próbki. Kolejne trzy wykresy pokazują nam wartości parametrów przewodności termicznej, które następnie brane są do obliczeń. Do wykonywania map potencjału geotermii niskotemperaturowej konieczna jest również znajomość podstawowych właściwości fizycznych skał i gruntów. Badamy m.in. piaski, gliny, iły, pyły, grunty organiczne, torfy, namuły, gytie. Skały to m.in. granitoidy, bazalty. Badamy zawartość substancji organicznej, węglanowapnia, granice plastyczności, spójność, konsystencje, gęstości właściwe, objętościowe. Z tych danych, które następnie syntetyzujemy w postaci bazy i modelu 3D, sporządzamy produkt finalny, czyli mapę potencjału geotermii niskotemperaturowej, które prezentujemy w postaci warstw informacyjnych GIS w internecie. Widzimy wyraźne zróżnicowanie obszarów, obszary czerwone, warunki są dobre. Wpływ budowy geologicznej na wydajność gruntowych pomp ciepła jest bardzo istotny. Znajomość warunków gruntowo-wodnych jest podstawą obliczeń projektowych systemu geotermalnego i optymalizacji kosztów jego instalacji. Chcesz ogrzać dom energią z gruntu? Skorzystaj z porady geologa. To hasło co roku przyciąga liczne grono zainteresowanych podczas forum pomp ciepła w Kielcach. Podczas tego wydarzenia eksperci Państwowej Służby Geologicznej udzielają wszelkiej informacji geologicznej i fachowych porad.